Pani marszałek, Wysoka Izbo, pracodawcy osób z niepełnosprawnościami to naprawdę wyjątkowi pracodawcy. To bardzo często małe firmy, często to są podmioty ekonomii społecznej, spółdzielnie socjalne. Bardzo często tak klecące miesiąc do miesiąca i nie są to duże przedsiębiorstwa, ale naprawdę z wielkim sercem. Nie wiem, czy Wysoka Izba wie, że ci wielcy jakby ludzie, którzy tworzą takie podmioty i zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, są bardzo często podwójnie karani. Na przykład, kiedy popełnią jakieś małe błędy albo mają opóźnienia w płatnościach do ZUS-u, to oprócz tego, że płacą ustawowe odsetki, to również są karani, że muszą bardzo często kilka lat w tył zwracać tą właśnie dotację, którą dzisiaj procedujemy. My złożyliśmy, Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył poprawkę, która znosi ten niesprawiedliwy system karania. Panie ministrze, proszę poprzeć tą poprawkę. Proszę wszystkich poparli tą poprawkę, bo w przeciwnym razie to, o co walczymy, czyli rzeczywiście utrzymanie tych miejsc pracy i zwiększanie, może się okazać po prostu zbędne, bo tak naprawdę oni zaczną upadać przez takie właśnie kontrole i przez to podwójne, niesprawiedliwe karanie. Dziękuję. Zapraszam.